Słońce nad Krakowem jeszcze nie wstało, a my już mgniemy za Kopianką ku kolejnej przygodzie. Dzisiaj w planach jest Wołowiec. Czy okaże się taką samą przeprawą przez śniegi, przez mrozy, walką z żywiołem, walką z samym sobą, jak wczorajsza Sarnia Skała? Zostańcie z nami. No to co, jesteśmy na szlaku, przed nami kolejna przygoda. Pogoda piękna. No, pogoda ślicznie. Słoneczko pięknie świeci. Skrzy się na śniegu. Jest super. I gdyby nie to, że jest zimno, to byłoby całkiem ciepło. Jest naprawdę bajkowo. Koło zaśnieżone, białe szczyty. Prost jak bajki. Nawet Elza, myślę, królowa lodu, nie potrafiłaby tak wymyślić takiej pięknej sceny. Uroku dodają te niedźwiedzie polarne, które tutaj nas ze trzech stron otaczają. Co prawda Ania od czasu do czasu przebąkuje, że to nie jedzie, a tylko przesypany śniegiem pień. Ewentualnie halucynacje z niedożywienia. Ale myślę, że mówi to tylko, żeby nas uspokoić i żeby nie wpadliśmy w panikę. Ani w zaspę. Jak tu można zobaczyć, na razie tylko oczami wyobraźni, piękne krokusy. Krokusy już tu pięknie kwitną. To nie widać, tylko ich nie widać, bo są pod śniegiem. Ale uwierzcie nam, są nieziemsko piękne. Moi drodzy, gdy tak sobie wędrujemy szlakami czy poza szlakiem, podziwiając piękno natury, rozmyślamy też o prawach fizyki, które temu towarzyszą. I idziemy też troszkę dalej. Otóż zastanawiamy się czasem nad naturą czarnych dziur na przykład. I co najciekawsze, w czarnej dziurze czas i przestrzeń zamieniają się miejscami. I tak jak tutaj, poruszamy się swobodnie w przestrzeni. Możemy iść w prawo, w lewo, w górę, w dół. Miejmy nadzieję, że za chwilę zademonstrujemy wejście w górę na Wołowiec. Natomiast nie mają wpływu na czas. Czas idzie w kierunku do przodu. I jakbyśmy chcieli, nie potrafimy ani przyspieszyć, ani cofnąć. Przy takich prędkościach, jakie tu osiągamy. Natomiast w czarnej dziurze zamienia się to wszystko miejscami i możemy swobodnie podróżować w czasie do przodu, do tyłu, natomiast nie mamy wpływu na kierunek i ciągle przesuwamy się ku środkowi czarnej dziury, co jest niezwykle interesujące. Aczkolwiek z naszego punktu widzenia to chyba nie chcielibyśmy tam się znaleźć. W międzyczasie dotarliśmy do schroniska. A dla was, moi drodzy, mam konkurs. Czy to, co Paweł przez chwilę powiedział, jest prawdą, czy wymyślił to na poczekaniu? Piszcie w komentarzach. A może nasz wszechświat, a nawet nasz świat tu na Ziemi, pełen jest takich malutkich czarnych dziur, które mają takie malutkie horyzonty zdarzeń, dlatego ich nie widzimy, ale że są takie malutkie, to poza tym horyzontem efekty względności są na tyle małe, że też ich nie zauważamy. Efektu względności na pewno nie zauważamy. Wcześniej tylko Ladies Only to były takie dzikie imprezy, że, że to po prostu zależy. Ale to dalej był kurs taternictwa czy wieczór panieński? Chyba bardziej wieczór panieński. Natomiast, moi drodzy, słoneczko pięknie świeci, zdobywamy wysokość, już prawie jesteśmy na Grzesiu, jeszcze tylko 3,5 godziny drogi, idzie się całkiem nieźle, także wszystko wskazuje na to, że Grzesia dobędziemy. Czyli plan minimum będzie zrealizowany. I myślę, że z tego miejsca możemy Grzesia pozdrowić. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Grzesia. Oczywiście musimy na szlaku pamiętać, by się nawadniać. Jak tylko
producent tej wody skontaktuje się z nami. Powiemy wam, jaka jest najlepsza woda na wyjazd. Cudownie gasi pragnienie, dodaje sił, uzupełnia minerały. Polecam. Witamy na Grzesiu. Właśnie udało się wejść. Mamy piękny widok. Na wszystkie cztery strony świata. Jesteśmy już za Grzesiem, idziemy dalej. Warunki są wyśmienite. Śnieg jest twardy, wydeptany. Słońce świeci, ale nie za mocno. Śniegu jest dokładnie tyle, ile być powinno. Wiatru jest też dokładnie tyle, ile być powinno. Godzinę mamy odpowiednią. Nie wiem jaką, ale na pewno jest w sam raz. Kosówka to bardzo niebezpieczna roślina, zwłaszcza w lecie, jak jest gorąco. Cała ta żywica z tej kosówki paruje, unosi się w powietrze. Taki turysta, czy też taternik, który zabłądzi w kosówce, oddycha tymi oparami, tą żywicą i mumifikuje się od środka. Wystarczy pół godziny przebywania w takim nieprzebranym gąszczu, a człowiek zostanie zakonserwowany, ukryty w kosówce, w bryle bursztynu. Jesteśmy na Rakoniu, czerwona posiłek. Ciekawy temat, odżywianie w górach. Więc pierwsza teza jest taka, że w górach należy się odżywiać. Co tam Paweł jesz? Pyszna buła z serem i wędliną. Super. Mam kanapkę z wędliną, bez sera. Ania? Ja właśnie zjadłam knopers. A co pijesz? Herbatkę. Z czym ta herbatka? Z sokiem malinowym i cytryną. Iwona, pozdrawiamy, sok od twojej mamy. Ostatni metr, widać już szczyt. Witam na szczycie. Rozejrzyjmy się, co nas tutaj spotka. Spotka nas tutaj śnieg. Jak widać na Słowacji, śniegu jest dużo więcej jak w Polsce. Pokaż Ania Rocha, czy na tym będzie polegał konkurs. Wow, takie piękne. A wy głosujcie, czy Ania powiedziała dobrze. I śruba lodowa, taka ciekawostka, trzyma się na gwincie. I jak wkręcamy, to nie wkręcamy pod kątem, jeśli tak, tu jest ściana, nie wkręcamy tak, tylko wkręcamy tak, żeby nie było dźwigni, bo może nam wyłamać. A jak się buduje stanowisko do zjeżdżania ze śniegu i samej liny? Otóż robi się tak zwanego grzyba. Bierzemy czekan. Malujemy sobie grzyba. Oczywiście nie robię tego profesjonalnie, więc trochę tam nie wiem. Malujemy grzyba. To jest najmniejszy ten, a jak się chce większy ten, no to trzeba się położyć i jakby z ręki tak całościowo, o tak cały ten. A takie pytanie poboczne, takiego grzyba to najlepiej ususzyć, zamarynować, czy od razu przyrządzić z cebulką? Od razu z cebulką. Super. I potem kopiemy. 30 cm w takim bardzo, no, takim sypkim śniegu, to trzeba nawet 30 cm. I co dalej? I dalej zakładamy linę i voilà, mamy stanowisko gotowe. Dziękuję za uwagę. Czy zaufałbyś takiemu stanowisku? Jeśli Ania by go zrobiła, na pewno bym zaufał. Schodzimy już z Rakonia, Wołowiec już dawno za nami. Naszym oczom ukazał się ciekawy obiekt. Nie raz krzyż, natomiast myślę, że odpalił pierwsze odpalenie bizerka od
od jesieni. Tak. W każdym razie ten ciekawy obiekt jest tam. I nie chodzi tutaj o Anię. Wchodzimy już godzinę z Wołowca i do Grzesia zostało nam 7 minut. Z wielkim, super warunki, kondycja ekstra, także wszystko super. Bajkowe widoki. Jesteśmy tutaj dzisiaj w trójkę, a w sumie dziwne, bo zwykle byliśmy w czwórkę, ale Basi dzisiaj z nami nie ma. Jedyne co możemy zrobić, to wypić jej zdrowie. No to... Szarlotki już nie ma. Ciekawe, czy była taka dobra, czy Ania taka głodna. I to, i to. Całkiem sympatycznie, tu chociaż dużo ludzi. I ceny schroniskowe. Do samochodu mamy jeszcze jakieś 2 godziny, może czy krócej. Natomiast będzie to najbardziej męcząca część dzisiejszego dnia. Nie wiem, czy podejście na Grzesia w drodze powrotnej nie było najbardziej męczące. Nie. Jak dojdziemy do miejsca, gdzie ciuchcia w lecie zawraca, to już będzie się strasznie dłużyło. A jak dojdziemy do miejsca, gdzie psy do pani czekają? To znaczy, że dojechaliśmy już do domu.